Szczęść Boże, pragnę przedstawić, chociaż myślę, że to już jest konieczne, pana Adriana Pakułę, który od najbliższej soboty będzie gościł w naszym sanktuarium, o czym sam powie i niech nas zaprosi. Zapraszamy 18 lutego w sobotę wieczorem i później 19 lutego przez cały dzień na każdej mszy świętej do wysłuchania świadectwa, które będzie tak naprawdę zaproszeniem do przeżycia rekolekcji oddanie 33. Jest to propozycja tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców Kalisza. Chcemy 20 lutego zacząć rekolekcję oddanie 33 i zakończyć je mszą świętą 25 marca w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny o godzinie 18 właśnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I to będzie właśnie dzień inauguracji misji, która ma poprowadzić do założenia i utworzenia kaplicy nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu, która będzie dostępna właśnie dla wszystkich mieszkańców Kalisza przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Jeszcze w środę popielcową, najbliższą 22 lutego, ksiądz Dominik Wodniczak, myślę, że dla nas znany, rozpocznie też z zespołem Szkoły Nowej Ewangelizacji nasze parafialne rekolekcje, zarazem też szkolne, do których też zapraszamy od 22 lutego, od środy popielcowej aż do soboty. Serdecznie również na to wydarzenie, jak i również rekolekcje oddania, a później misję założenia kaplicy wieczystej adoracji. Serdecznie zapraszamy. Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na info@domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co? Gdzie? Kiedy? Teraz wiemy, gdzie jedziemy.